Dzisiaj mamy drugi dzień Mistrzostw Polski Mażoretek. Tak naprawdę to sportu mażoretkowego. Na mistrzostwa zgłosiło się ponad 400 tancerek, w sumie 42 zespoły, które wystawiają ponad 600 choreografii. Podzieliliśmy to na 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Skorzystaliśmy z długiego weekendu. I tak prawdę powiedziawszy, dzięki temu dużo zespołów przyjechało, bo dzieci nie muszą iść do szkoły. Startujemy w kilku kategoriach, po pierwsze wiekowych. Najmłodsze uczestniczki to tak zwane mini kadetki, następnie grupa kadetek, juniorek, seniorek i ciekawostka. Mamy również zespoły tak zwane grand senior, w których tańczą mamy mażoretek, a nawet mamy jedną babcię. Mamy już ogromne sukcesy. Nie ukrywam, że sukcesy te to przede wszystkim złote i srebrne medale naszych najmłodszych uczestniczek, czyli kadetek, oraz 4 złote medale naszej perełki Mai. Teraz czekamy, co będzie dalej, bo startować będą jeszcze w mini formacjach, w duecie, także zobaczymy, co będzie dalej. Stowarzyszenie Mażoretek Cieszyńskiej Gwiazdeczki jest bezpośrednim organizatorem, ale ja w tym momencie chciałabym bardzo, bardzo podziękować po pierwsze naszym władzom, panu staroście Mieczysławowi Szczurkowi, pani burmistrz Gabrieli Staszkiewicz i panu Krzysztofowi Kaszturze. Chciałam również podziękować panu marszałkowi województwa śląskiego, panu Jakubowi Chełstowskiemu. Są to osoby, które wsparły nas nie tylko honorowym patronatem, ale nie ukrywam, że finansowo, bo proszę państwa, te mistrzostwa to ogromne finanse. Jeżeli dalej będziemy kontynuować, to jak najbardziej znowu będzie to okres przełomu maja i czerwca, bo wtedy odbywają się wszystkie zawody mażoretkowe, które jednocześnie są kwalifikacjami do dalszych etapów. Muszę tutaj dodać, że nasze mistrzostwa dają kwalifikacje do Mistrzostw Europy, które odbędą się 9 i 10 września w Opolu.